Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki są razem od 5 lat. Para bardzo rzadko dzieli się informacjami na temat swojego życia prywatnego. W ostatnim wywiadzie zrobili jednak wyjątek i opowiedzieli o swoich planach na przyszłość. Na pytanie o ślub Edyta odpowiedziała wymijająco, mówiąc, że rozmawiają na ten temat i zastanawiają się, czy to jest rzeczywiście potrzebne w ich związku. Herbuś jest znana ze swoich ról tancerki i choreografki oraz z burzliwego związku z Tomaszem Barańskim, z którym pozostaje w przyjacielskich relacjach. Barański niedawno wyznał, że do szczęścia brakuje mu tylko dziecka. Edyta na pytanie o macierzyństwo odpowiedziała w niejednoznaczny sposób, mówiąc, że jest to opcja, ale niczego konkretnego nie powiedziała na ten temat. Tancerka podkreśliła, że dla niej spełnieniem jest akceptacja i radość z tego, co jest, a nie spełnianie listy zachcianek. Na końcu wywiadu Edyta została zapytana wprost, czy planuje dziecko z obecnym partnerem. Tym razem odpowiedziała niejednoznacznie, mówiąc, że nie chce się na ten temat dzielić.